potwierdziliśmy faktycznie, że pracujemy nad Ghost Sniper, Ghost Warrior 3 już od 8 miesięcy, obecnie w zespole 60-osobowym, zresztą taki zespół też zaczynał ten proces. Gra będzie w dużej mierze tworzona przez właśnie ten zespół tutaj wewnątrz, ale tak jak to miało miejsce w przypadku Lords of the Fallen, ta gra zostanie stworzona przy współpracy z partnerami, chociażby w Azji. I to jest nasz nowy model biznesowy, o którym też dzisiaj powiedzieliśmy, że tak naprawdę firma chce się koncentrować głównie na tworzeniu kreacji, na zarządzaniu kreacją, nad designem gier, ale tak naprawdę stricte te działania produkcyjne, no chcemy, żeby były po stronie partnerów. Dzisiaj, w dzisiejszych czasach, tak naprawdę istnieje wiele fabryk gier i nie ma potrzeby tworzenia kolejnej fabryki gier, bo te fabryki gier, one istnieją, to są firmy, które zatrudniają tysiące osób właśnie w Azji, głównie w Chinach, najwyższej klasy specjalistów, które też świadczą podobne usługi też do największych branży. I też tą drogą zdecydowaliśmy się, że pójdzie właśnie CI Games. Drugim produktem, który dzisiaj powiedzieliśmy, że faktycznie tak jest w produkcji, to Lords of the Fallen, kontynuacja Lords of the Fallen na duże platformy. Jesteśmy na dzień dzisiejszy na etapie konceptowania tej gry. Jak będziemy w stanie powiedzieć więcej, to powiemy, ale mam nadzieję, że nie raz jeszcze Państwa zaskoczymy. Za pracę pracę takiej osoby w Chinach, naszych partnerów, my płacimy większe wynagrodzenie, co ciekawe, niż jeżeli płacilibyśmy wynagrodzenie w Polsce. Natomiast tych specjalistów jest tam o wiele, wiele więcej niż w naszym kraju. Gdzie nasz kraj to jest mimo wszystko, ta branża nie jest dużą branżą. Ta skalowalność tych projektów jest nieporównywalna, zakładając, że nam, jeśli jest potrzebne 100 osób, żeby zrobiło pewne działania, stworzyło pewien content w danym momencie czasu, to te osoby tam są. I drugą taką bardzo istotną rzeczą ogólnie w działaniach outsourcingowych to, że faktycznie płacimy za pracę tych ludzi, kiedy są oni potrzebni. Proces tworzenia gier to nie jest proces, w którym potrzebna jest stała ilość osób przez cały czas. Więc gdzieś tam jest ten pik produkcyjny i dużo łatwiej zarządzać tym w momencie, gdy korzysta się właśnie ze współpracy z partnerami. My wykupimy obligacje, natomiast jeśli chodzi o finansowanie naszej dalszej działalności, no to z jednej strony będziemy finansowali ze środków własnych, z drugiej strony pewnie będziemy chcieli się finansować długiem, co jest typowe. No, większość spółek na rynku, ogólnie w różnych branżach, finansuje się długiem. Nasza pozycja finansowania długiem obecnie jest relatywnie niska, więc tak naprawdę tutaj absolutnie widzimy takie możliwości i widzimy, to jest ta droga, którą będziemy pewnie chcieli się finansować, ale jeszcze za wcześnie, żeby podawać dokładne szczegóły. Można by było podsumowywać 2014 rok, ale przy takim modelu sprzedaży, kiedy doczekamy się ostatecznych liczb, czy chociażby ilości finalnej sprzedaży w 2014 Lords of the Fallen? No na pewno to, co możemy powiedzieć, to na dzień dzisiejszy to jest 750 tysięcy egzemplarzy. To jest ta sprzedaż, to jest to, co trafiło na rynek, z czego pewnie połowa to już jest to, co znalazło się w rękach graczy. No więc ta sprzedaż cały czas jakby jest faktycznie widoczna. Obecnie trwają takie promocje z wybranymi detalistami w różnych krajach i widzimy duże, bardzo pozytywne efekty tych promocji. Tak więc jakby sprzedaż idzie do przodu. Jesteśmy polską firmą i tym bardziej też jakby większość osób pracujących w firmie to Polacy mimo wszystko, tak? I też czujemy się, że należy zadbać o ten polski rynek mimo wszystko trochę bardziej niż o inne rynki właśnie z tego powodu. I dopasować chociażby cenę detaliczną, którą dopasowaliśmy w przypadku Lords of the Fallen, no to w Polsce to pewnie jest, ta cena jest niższa niż na zachodzie, tak? I to też widać i gracze to doceniają i to też bardzo cieszy.